Państwa bardzo serdecznie. Witam na konferencji w Giżycku, bardzo gościnnym mieście. Już mówiłam tutaj w przerwie panu staroście, że jak mamy taki dylemat, bo ośrodek, w którym ja pracuję, działa na przykład 6 powiatów, gdzie to się pojawi, żeby było dobrze dla wszystkich, to zazwyczaj jest to Giżycko, bo jest to jakoś taka odległość sprawiedliwa na Elku i dla Odeskiej Nowego Rzymu, chociaż trochę też i druga dla wszystkich, poza oczywiście uprzywilejowanym Giżyckiem. Witam bardzo serdecznie, ponieważ chcemy dzisiaj poruszyć temat, który wydaje nam się ważny. Chcemy mówić o aktywności na obszarach wiejskich. Nazywam się Urszula Podurgiel, jestem z Stowarzyszenia Adelfi. Nasze stowarzyszenie ma siedzibę w Elku i tam też siedzibę ma ośrodek wspierania inicjatyw ekonomii społecznej. Ale ten ośrodek udziela swojego wsparcia wszystkim mieszkańcom i instytucjom z 6 powiatów. Ja o tym więcej powiem na samym końcu, bo przede mną jest mnóstwo światłych gości, którzy mają bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia. Witam oczywiście pana starostę, który to jest na tych gości. Część tej polityki jest ukierunkowana oczywiście na obszary wiejskie i doświadczenia, które mamy już powiedzmy takie z ostatnich 3 lat, wskazują na to, że ludzie są coraz bardziej aktywni, że wieś dzięki takim działaniom zaczyna zupełnie inaczej wyglądać. To jest takie zewnętrzne odbiór, ale też i ludzie. Coraz częściej na twarzach ludzi pojawia się uśmiech. To jest coś, co jest zauważalne, co świadczy o pewnym optymizmie, który pojawił się w momencie wspólnych działań. I takie działania będziemy wspierać. Dzisiaj Państwo usłyszycie na pewno o bardzo dobrych praktykach, z którymi się dzisiaj zapoznamy. Ja to mogę powiedzieć, że tak jak pracuję w samorządzie już od ponad 20 lat, jak obserwuję obszar, w którym przyszłoby mieszkać i pracować,
szczególnie właśnie wsie, gdzie bardzo łatwo jest nawiązać takie dobrosąsiedzkie kontakty. I to jest taki zaczyn do tego, żeby trochę rozszerzać te działania na całą wieś, być może na całą gminę. Te wsie tak się zmieniły, że ja często nie poznaję, jeżeli nie jestem przez rok w jakiejś wsi, to często nie poznaję ze względu na to, że zmiany są niesamowite. Nie chcę tutaj wyszczególniać czy wyróżniać jakichś konkretnych wsi z naszego powiatu, bo może pominę którąś z wsi, ale przykłady takich wsi dzisiaj będziemy również tutaj mieli. To jest, proszę Państwa, coś, co już jest nieuniknione. To jest jedyna droga do tego, żeby ludzie się poznawali, żeby najbardziej poznawali siebie we wspólnej pracy, we wspólnych działaniach. Po to po prostu zbliża. Myślę, że takimi działaniami również można zarażać następnych sąsiadów z kolejnych wsi czy z całej gminy. Życzę Państwu przyjemnych obrad. Mam nadzieję, że dzisiejsza dyskusja doprowadzi do kolejnych wniosków, do kolejnych wymiany doświadczeń w Waszej działalności. Życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze pomyślałam sobie, że wprowadzę Państwu pewien porządek, jak to będzie wyglądało. Zacznijmy od pieniędzy. No tak na zachęty, bo myśleliśmy sobie, że zaczniemy od pieniędzy. A raczej powiemy o tym, że można pozyskiwać pieniądze na aktywność na obszarach wiejskich. To jest ważne, bo zawsze z pieniędzmi łatwiej. Potem chcemy inspirować i zarażać, czyli pokazywać to, co jest fajne, to, co się udało nam tutaj zrobienie Ełcki. A też mamy gościa z dalekiego, ale polskiego kraju, który nam powie też o fajnych społecznościach wiejskich u siebie. I na koniec ja powiem Państwu, jaka jest rola ośrodka. Czyli po prostu powiem, co my możemy, oczywiście nieodpłatnie, bo jest to w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, oferować obszarom wiejskim. Jaką formę pracy, jakie doradztwo, jakie szkolenia lub nawet inne rzeczy, które mogą się przydać do tego, żeby ten obszar wiejski, ta wieś się rozwijała, miała fajne pomysły i się ekonomizowała. Taka jest też główna rola ośrodka, żeby szukać takich pomysłów, aktywności, które będzie można przekuć w pieniądze. I to jest absolutnie możliwe, bo my często na przykład jako ośrodek chociażby zamawiamy poczęstunek w takich środowiskach i normalnie za to tym osobom płacimy, więc jest to możliwe. W przerwie jeszcze oczywiście, tak jak powiedziałam, będzie możliwość porozmawiania, ale też napicie się czegoś ciepłego i zjedzenia. Tak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie. Myślę, że po 19 godzinie planujemy skończyć, aczkolwiek to też Państwo będą o tym decydować i o tym, jakie Państwo mają potrzeby.